Dzień dobry moi drodzy, dawno mnie nie było, ale wracam. Kolejne filmy będą już niedługo. Kolejne opakowanie do nas doszło, a w nim... Zaraz się przekonamy. To się nie chciało ściągnąć, ponieważ te wszystkie czarne elementy są z gumy. Tak sprytnie opakowanie zrobione. Dobra, jak się to otwiera? Tutaj. I mamy taki oto zestaw małego majsterkowicza. Takiego małego majsterkowicza, który potrafi rozbierać na przykład telefony, nie? Po tym można poznać. Chociaż te tak naprawdę, te trójkąciki, one nie są tylko do telefonów. Ostatnio miałem przyjemność rozbierać małego laptopa i tam również by się przydały te takie końcówki, które są, które wciskamy, nie? Które wciskamy do pomiędzy obudowę, tam gdzie są zatrzaski, to się wtedy przydaje. Dobra, powiększenie i jedziemy dalej. Co też mamy? Dwa trójkąty, trójkąt mały, trójkąt duży. Kolejna rzecz, przyssawka, czyli coś, co się przyda przy wyciąganiu wyświetlacza. Teraz tego nie oderwę, nie? I jeszcze pin do wyciągania na przykład karty SIM. Też czasami się przydaje, bo tamte oryginalne się potrafią gubić, nie? Dobra, jedziemy dalej. To mamy to. Mamy malutką pincetę. Mamy też giętkie ramię. No, 90 stopni spokojnie tutaj zrobimy. Dwa wkrętaki. No i kurde. Tak małe, że moje oczy... Aha, tutaj jest opisane. Jak? 0,8 i 0,8? Takie same? 0,8 i 0,8. Może faktycznie. Może faktycznie są to jakieś najbardziej, najczęściej stosowane telefonów. Ostatnio nie rozbierałem, więc nie wiem. No ale są, skoro są dwa, to pewnie często się to akurat niszczy. Ta końcówka i tutaj mamy kolejne elementy. Jest sama rękojeść. Tutaj te końcówki również są obrotowe. Tutaj tak samo, czyli jak kręcimy tym wkrętakiem i dociśniemy, no to dobrze, kiedy się to rusza. Dobra. Tutaj możemy zrobić oczywiście tak. Możemy. Pewnie możemy. Okay. I przedłużka do bitów. Do bitów. No i tutaj bitów jest całkiem sporo. Okej, okay, to jest... Najpierw to. Ale wymyślili, zobaczcie, jak się to otworzy. No i widzicie, już naprawiłem. Wystarczyło spiąć tutaj wszystkie te cztery elementy razem. No i teraz to działa prawidłowo. Zamykamy. I po otwarciu ta jedna sprężyna tutaj to ładnie nam podnosi. Zobaczmy w takim razie, może tak. Może jakiś krzyżak i zobaczmy tylko, jak działa magnes. Ok, działa prawidłowo, elegancko chwyta, przyciąga i o to chodzi, bo przy tych małych wkrętach, śrubkach to bywa
uciążliwe, kiedy nie ma tego magnesu, albo też nie działa on prawidłowo. Dobra. Klucze nasadowe od M5,5 do 2,5. 5,5 do 2,5. Jest też kluczyk nasadowy, który nie mam pojęcia do czego służy. Jest jak PZ, tylko że w inwersie. Nie mam pojęcia naprawdę co to jest. Ale kilka rzeczy tutaj jest, których nie miałem jeszcze w swoim, powiedzmy, zestawie sprzętowym, więc ja się cieszę, że coś takiego do nas dotarło. Zostaje jako uzupełnienie sprzętów, które mamy. Jakiej jakości są końcówki? Bity? Trudno powiedzieć, nie? Okaże się to dopiero po dłuższej pracy jakiejś, jak się trafi. Dobra, tyle na dzisiaj. Taki malutki zestawik. A, tutaj jeszcze są magnesy, które to nam zamykają. Jest też tutaj zawieszka, która... Zaraz zobaczymy. Myślałem, że to się jakoś obraca. Nie, to chyba tylko w czasie sprzedaży służyło. Dobra, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. Na razie, cześć.